koniec jej o tym. No właśnie, o czym mam jej powiedzieć? Bo ja też chyba mogę jako mężczyzna. Tak, oczywiście. Jak najbardziej zachęcamy i mężczyzn, i wszystkie kobiety do zachęcania się wzajemnie do regularnych badań profilaktycznych. Dzisiaj zapraszamy mieszkanki Białej Podlaskiej do badań cytologii płynnej, USG ginekologicznego, badania piersi, czyli kompletu badań ginekologicznych, profilaktycznych, które mogą pozwolić wykryć groźne choroby i zachować też dobry stan zdrowia. To w kobiecym interesie działacie w tym momencie, tak? Tak, działamy w kobiecym interesie, w interesie kobiet, ale też w interesie rodzin, mężczyzn, wszystkich zainteresowanych, bo zdrowa kobieta to też zdrowa rodzina, szczęśliwe dzieci i również szczęśliwy mężczyzna, partner. Natomiast teraz tak, na czym polega samo to spotkanie tutaj? Czym dysponuje ten akurat samo? Nasz mobilny gabinet ginekologiczny jest wyposażony w USG do badania transwaginalnego. Wykonujemy również cytologię płynną, a także test na HPV. Jest ginekolog i jest położna, którzy przeprowadzają te badania. Ginekolog dla pacjentek z Białej Podlaskiej okolic znany, to dr Kisiel. Pozdrawiamy. Tak, znany ordynator lokalnego szpitala, także też pacjentki, które będą potrzebowały konsultacji, mogą się zgłosić ponownie na wizytę. Wczoraj byliście w Inzerzecu Podlaskim, był tłok? Tak, udało nam się przebadać około 60 osób, co jest wynikiem dosyć wysokim jak na jeden dzień. Dzisiaj myślę, że statystyki będą podobne, bo aktualnie mamy kilka pań w kolejce i jesteśmy, żeby przebadać wszystkie chętne osoby, także do końca dnia. Komu należałoby podziękować za tą akcję, że jesteście w Białej Podlaskiej? Widzę, że jest logo prezydenta miasta Białej Podlaskiej. Tak. Przede wszystkim wsparcie miasta, które podjęło i nawiązało z nami współpracę, udzieliło patronatu. Na pewno też lokalnym redakcjom i Państwa redakcji, którzy nagłaśniają akcje i zapraszają pacjentki, bo to jest ważne. Dziękuję. Żeby o tym mówić. Rozumiem, że Panie wiedzą, na czym polegają te badania, ale jak wygląda to, co jest w środku? Wiem, że można tam wejść, chociaż nie bardzo chciałbym teraz tam chodzić, są pacjentki, ale rozumiem, że zaczynam od tego, że jest punkt rejestracyjny, natomiast samo badanie odbywa się w zupełnie innym, odosobnionym miejscu. Tak, badanie odbywa się w gabinecie ginekologicznym. Na początku jest rejestracja, krótkie wypełnienie formularza z podstawowymi danymi, następnie pacjentkę przyjmuje zespół medyczny i tam jest intymnie, jest wyciszone, zamknięte i w takiej przestrzeni jest możliwość wykonania badań. Czy można się spodziewać, że tego typu akcje będą kontynuowane? Tak, oczywiście. Nasza kampania w kobiecym interesie organizowana jest już po raz szósty. Byliśmy już we wszystkich województwach, w bardzo wielu miejscowościach. Łącznie przebadaliśmy prawie 1600 kobiet, z czego 200 trafiło do szpitala, więc jest to też realny wpływ na życie i na jakość zdrowia. Myślę, że te 200 osób, które trafiło do szpitala, możemy uznać, że uratowaliśmy im to zdrowie i dzięki temu, że zgłosiły się na takie badania profilaktyczne, trafiły w odpowiednim momencie na leczenie. I teraz na koniec, bo również i do nas, pewnie do mężczyzn jest pewnie jakieś hasło, no bo powiedz to jej, to już Pani mówiła o tym na początku rozmowy, ale chyba nam jako partnerom, mężom, ojcom, synom powinno zależeć również na zdrowiu swoich pań. Tak, jak najbardziej. My przeprowadzaliśmy też w tym roku badanie, do którego zaprosiliśmy mężczyzn i pytaliśmy o to, jak czują się, rozmawiając o zdrowiu intymnym ze swoimi mamami, partnerkami, czy siostrami albo córkami. I rzeczywiście no jest to temat, który wymaga dopracowania i poprawy. W szkole nas tego nie uczą. Trzeba być... Życie uczy? Życie uczy, specjaliści uczą w takich gabinetach jak ten nasz. Trzeba być też jakby odważnym i starać się rozmawiać, budować tą empatię między sobą w rodzinie, wśród swoich bliskich. Nie bać się podejmować tego tematu dotyczącego zdrowia intymnego, traktować go tak samo jak rozmawiamy o wizycie u dentysty czy u lekarza pierwszego kontaktu. I na koniec,
wiem, że to miało być już koniec, ale jeszcze w tym momencie jedno pytanie przyszło do głowy. W jakim wieku Pani odwiedzają Was tutaj w tym gabinecie? W różnym. I to bardzo cieszy, bo widzimy pacjentki młode mamy, czyli powiedzmy w wieku 20 plus 30, ale widzimy też kobiety w wieku dojrzałym, jak również seniorki. My jesteśmy otwarci i zapraszamy panie w każdym wieku, bo tak naprawdę w każdym wieku jest dobry czas, żeby się badać i wykonywać to regularnie. Thank you.